Witam w studiu Kroniki Kozienickiej. Moim i Państwa gościem jest pan Czesław Czechyra, ordynator oddziału dziecięcego w Kozienickim Szpitalu oraz prezes Fundacji Zdrowe Dziecko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, Fundacja Zdrowe Dziecko istnieje już i pomaga od 25 lat. Chciałabym, żebyśmy na chwilkę wrócili do początków, żebyśmy przypomnieli, jak to wszystko się zaczęło i jakie są główne założenia Fundacji. Tak naprawdę główną przyczyną założenia fundacji była potrzeba zakupu jakiegokolwiek sprzętu monitorującego dla dzieci, które przebywały w oddziale dziecięcym. Chcieliśmy kupić chociaż jeden kardiomonitor i tak to się zaczęło. Złożyliśmy wnioski do Sądu Rejestrowego w Warszawie w 1993 roku, ponieważ pierwszy wniosek był taki, nieprzyjęty przez sąd, trzeba było złożyć drugi, potem trzeci. I za trzecim razem udało się nam założyć fundację. Było to dokładnie 27 grudnia 1993 roku. Od 1994 fundacja mogła rozpocząć swoje działanie, żeby zbierać fundusze, aby ten jeden kardiomonitor chociaż zakupić. W jaki sposób fundacja pozyskuje środki? Początki były dla nas bardzo trudne, ponieważ byliśmy organizacją nieznaną tutaj w środowisku, dlatego rozpoczynaliśmy od sprzedaży cegiełek na rzecz fundacji po 1 złotówce, po 2 złote, czasami po 5 złotych. Potem doszliśmy do wniosku, że może spróbujemy zrobić jakieś takie loterie fantowe dla dzieci. Dzieci lubią takie i od tego się zaczęło. Potem był pomysł na bale charytatywne, żeby troszeczkę wejść w środowisko, pokazać się potem, co tam było potem? Potem złożyliśmy wniosek do sądu o możliwość odpisywania 1% podatku należnego. I tak to się zaczęło. Potem robiliśmy konferencje naukowo-szkoleniowe i po kilkunastu latach w zasadzie można powiedzieć, że stało się tak, że byliśmy stabilni finansowo. Nie musieliśmy zabiegać o przysłowiową złotówkę. Fundacja pomaga dzieciom. Czy tylko dzieciom? I na czym ta pomoc polega dokładnie dzisiaj? Na początku, ponieważ nie mieliśmy dużo środków, chcieliśmy pomagać wyłącznie dzieciom, takim, które mają przewlekłe problemy zdrowotne. Ciężkie, poważne choroby, które nie można wyleczyć, ale one towarzyszą niestety dzieciom i ich rodzinom cały czas. Były to mózgowe porażenia dziecięce, astma i tym podobne schorzenia. Dlatego chcieliśmy pomóc dzieciom, które przebywały u nas często w oddziale dziecięcym z powodu astmy oskrzelowej, zaostrzeń tej ciężkiej choroby, w ten sposób, aby utworzyć wypożyczalnię inhalatorów dyszowych. I proszę sobie wyobrazić, że to był strzał w przysłowiową dziesiątkę, ponieważ zmniejszyła się zdecydowanie ilość dzieci z astmą, które musieliśmy hospitalizować, bo one się leczyły same w domu. Fundacja pomaga właśnie dzieciom, ale nie tylko stricte medycznie, bo organizuje też różnego rodzaju akcje, takie jak chociażby wizyta Świętego Mikołaja w okresie świątecznym na oddziale, prawda? Także nie tylko ta pomoc taka medyczna, ale też taka, która ułatwia to takie dziecięce życie codzienne w chorobie. Głównymi założeniami fundacji jest właśnie pomoc dzieciom przewlekle chorym, ale również poprawa warunków leczenia w oddziałach szpitalnych. Głównie oczywiście w oddziale pediatrycznym, ale nie tylko, bo to jest i laryngologia, to była kiedyś chirurgia, to była urologia, ortopedia. Staramy się, żeby dziecko, które musi być leczone w szpitalu, miało jak najbardziej obniżony stres z tym związany. Stąd są to mikołajki, są to prezenty świąteczne na święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, ale są to również obchody Dnia Dziecka. To robimy w zasadzie od początku istnienia oddziału, a fundacja w tej chwili jak gdyby przejęła część ciężarów stężonych, a chociaż to jest lekki ciężar, ale wiadomo, że jakiś tam ciężar jest.
Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna, ponieważ po tej wypożyczalni inhalatorów postanowiliśmy wymienić wszystkie okna w oddziale dziecięcym, ponieważ było bardzo zimno i to był też taki bardzo potrzebny pomysł, ponieważ dzieci przed wymianą okien w czasie srogich zim miały w salach temperaturę 14-15 stopni, musiały być obłożone kocami, ubrane w kilka warstw ubrań. Natomiast po wymianie było to już ponad 20 stopni i był komfort cieplny. Fundacja pomagała też, właściwie dzięki fundacji udało się wyremontować oddział dziecięcy i fundacja angażowała się w zakup sprzętu różnego na różne oddziały, w doposażenie karetek. Kilka słów na ten temat. Tak, rzeczywiście staramy się doposażać oddziały, gdzie są leczone dzieci, w sprzęt niezbędny do ich monitorowania czy leczenia. Był taki czas, kiedy kupiliśmy karetkę dla szpitala, ponieważ był problem z transportami. 5 lat temu dofinansowaliśmy zakup sprzętu dla wszystkich oddziałów. Był to spory wydatek, bo to było ponad 200 tysięcy złotych, w tym również karetki. Udało się nam też 4 lata temu dokończyć remont, taki generalny oddziału pediatrycznego, po to, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieci mogły mieć przyzwoite warunki hospitalizacji, a rodzice przyzwoite warunki pobytu razem z chorymi dziećmi. Gdyby tak policzyć na przestrzeni tych 25 lat, tych wszystkich pacjentów, te wszystkie osoby, którym udało się pomóc, jaki byłby to wynik? Ilu osobom udało się pomóc? Fundacja pomogła. Myślę, że wielu osobom. Można to liczyć w setki, a chyba nawet tysiące, ponieważ był okres w latach 90., kiedy myśmy pomagali przewlekle chorym dzieciom z terenu całej Polski, kupując chociażby respiratory przenośne, pompy insulinowe, dofinansowując turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, które na przykład miały porażenie mózgowe. Panie doktorze, chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz. Ile osób obecnie tworzy fundację? W tej chwili w zarządzie pracuje 5 osób. To oprócz mnie jest pani doktor Gugała, pani doktor Trela, pani magister Renata Wałęka i pan Marian Ślusarczyk. Oprócz tego mamy 4-osobową radę fundacji, której przewodniczącą jest pani Ania Szeląg, jest też Małgosia Lewikowska, jest Krzysio Grym i Grzegorz Skowroński. Te wszystkie osoby działają charytatywnie? Absolutnie. Mamy to zapisane w statucie naszej fundacji, że cały zarząd pracuje nieodpłatnie i z tego się szczycimy, że przez te 25 lat nikogo nie zatrudnialiśmy, pracujemy to własnymi siłami. Co jest najtrudniejsze w tej pracy, w fundacji, w tej działalności, pana zdaniem, i co przynosi najwięcej satysfakcji? Początki były trudne. Najtrudniejsze było przekonać ludzi do tej naszej inicjatywy, że to jest potrzebne, że to ma przysłowiowy sens, że to będzie przydatne dla wielu osób. Natomiast największą satysfakcją jest, jeżeli podejmujemy się w realizacji jakiegoś projektu na rzecz chorego dziecka i ten efekt jest zdumiewający czasami nas wszystkich. Bo przykładem jest nasz Łukasz, który po rehabilitacji schodzi z 4. piętra. Drugim przykładem jest dziewczynka, która miała bardzo ciężkie zapalenie stawów, która nie mogła samodzielnie chodzić, która była leczona tradycyjnie i wyglądała bardzo nieciekawie. Myśmy jej sfinansowali leczenie nowoczesnym amerykańskim lekiem. Proszę sobie wyobrazić, że po 2-3 miesiącach leczenia ona już grała na pianinie, o, wyglądała świetnie. Przepięknie. W takim razie warto i tutaj te działania, te zabiegi, ta ciężka praca, ten wysiłek jest jak najbardziej widoczny, tym bardziej jeśli chodzi o małych pacjentów. A w jaki sposób można pomóc fundacji, jak można wesprzeć, jeśli ktoś miałby taką potrzebę, chęć? My jesteśmy absolutnie przekonani, że zawsze warto pomagać. Co więcej, nigdy nie jest za późno na pomoc, chociażby na rehabilitację. Uważa się, że im wcześniej rozpoczniemy rehabilitację dziecka, tym efekty są lepsze.
ale czasami zdarzają się prawie cuda. Ja chciałem w tej chwili bardzo podziękować wszystkim osobom, które do tej pory nas wspierały, pamiętały o nas. W tej chwili bazujemy przede wszystkim na 1%, który każdy podatnik może odpisać od należnego podatku. I w związku z tym chciałem się zwrócić do wszystkich Państwa. Bardzo gorąco Państwa wszystkich proszę o to, aby pamiętać, żeby odpisywać 1% należnego swojego podatku na rzecz organizacji, które działają non-profit. Jeżeli Państwo będą pamiętać o nas, będę zaszczycony, zobowiązany i z góry dziękuję. A jeśli nie, to jakiejkolwiek innej organizacji, żeby Państwo o tym pamiętali. Panie doktorze, no chcę też wspomnieć o tym, że za działalność fundacji otrzymał Pan ostatnio podziękowanie od władz samorządowych. To miłe, prawda, że ktoś docenia tą Pana i Pana zespołu pracę. Oczywiście, że to jest bardzo miłe, tym bardziej, że my nie oczekujemy laurów. Nie robi się tego dla podziękowań, tak, oczywiście. Bo chcemy się pokazać. Nie, ale jeżeli władze miasta, władze powiatu dostrzegają naszą działalność na przestrzeni tych 25 lat, to jest to naprawdę bardzo, bardzo dla nas miłe. I na koniec jeszcze chciałam zapytać, co tak Panu osobiście daje ta praca w fundacji? Czym dla Pana jest tak prywatnie? Przede wszystkim świadomość, że robimy coś dobrego dla chorych dzieci, że dziecko może uśmiechnąć się po ciężkiej chorobie, że rodzice są też z tego powodu zadowoleni. To jest ta satysfakcja, która zostaje. Nie medale, nie dyplomy, nie laurki, ale uśmiech dziecka. I tego się niczym innym nie da zastąpić. Absolutnie tak. Bezcenne. Bezcenne. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem był Pan Czesław Czechyra, prezes Fundacji Zdrowe Dziecko. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo.